Szymono, witam serdecznie. Dzisiejszy dzień zaczyna się dość przykro, smutnie, smutno, a to dlatego, iż pogoda niekoniecznie sprzyja. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że przez chorobę, która aktualnie panuje na świecie, została odwołana najważniejsza, w sumie jedna z najważniejszych imprez w tym okresie listopadowym w Meksyku, czyli El Día de los Muertos. Miejmy nadzieję, że jakakolwiek parada dzisiaj na mieście będzie chociaż w stopniu minimalnym. Chciałbym porobić trochę zdjęć, nagrać trochę materiału. A tak więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, który miał być na temat Dnia Zmarłych w Meksyku. A więc jeżeli chodzi o Dzień Zmarłych, to jest to dość długa historia związana z Meksykiem i szacuje się na około 3000 lat temu. Została zapoczątkowana przez Majów oraz Inków i teraz się to obchodzi w 1 i 2 listopada, głównie w Meksyku. I za chwilę powiem wam ciut więcej informacji, a teraz udajemy się na miasto, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek dzisiaj jest pomalowany i gotowy na imprezę. Jesteśmy właśnie w hostelu i malujemy tutaj pierwsze osoby dzisiaj na imprezę. Jak to będzie wyglądało? Miejmy nadzieję, że na mieście będzie ludzi trochę więcej. To tyle, czekajcie na efekty. Jeżeli chodzi o wzór, powinien wyglądać tak. Obrócę kamerę. I od razu odpowiadam na pytanie. Ja byłem przekonany, że jest jakieś to połączenie z rodzinną tradycją, ale nie jest. Powiedzieli mi, że po prostu makijaż musi pasować do stroju, który będzie ubierany przez daną osobę i wzorów jest naprawdę mnóstwo. Zobaczymy, czy tu ziomuś się postara. Jeżeli chodzi o jakikolwiek pochód, powinien on się odbywać na Alei Piątej, która jest dosłownie ulokowana minutę do mojego hostelu. Niestety ulice są puste, miejmy nadzieję, że to przez deszcz spowodowane. Udaję się na plażę, żeby zobaczyć, czy tutaj kogoś spotkam. Wczoraj widziałem jednego gościa z pomalowaną twarzą, ale jechał na rowerze, więc nie udało mi się tego uchwycić. Dzisiaj jest, można powiedzieć, drugi i ostatni dzień, gdzie można kogokolwiek zobaczyć. I tak jak mówiłem, parada jakaś tam powinna być, ale ze względu na obecną sytuację ponoć jest odwołana, ale podobno ludzie i tak mają sobie malować twarze dla tradycji. Niestety plaża jest, można powiedzieć, pusta i nie ma nikogo z wymalowaną twarzą. Słońce zachodzi, będzie ciężko uchwycić dobre ujęcia tego, czego najbardziej wyczekiwałem, jadąc do Meksyku. A więc dwie osoby pomalowane. To jest pierwsza osoba, w sumie druga już. To jest pierwsza, zobaczcie, bardzo ładnie wygląda. To jest cały outfit, tak to się prezentuje. I teraz moja kolejka. Eye shadows? Yeah. Like I used to do this, but like with actual like theater paint. Yeah. Actually, like it's really impressive. Some people use like. Thank you. Borrosa, está borrosa. A więc teoretycznie kolejna dawka informacji. Teraz wam będę przekazywał takie ważne kwestie. Teraz
ktoś powie: Piotrek, dlaczego nie pojechałeś w miejsce, gdzie odbywa się, że tak powiem, cała ceremonia? Bo 3 dni temu tutaj również się miała ceremonia odbyć. Nie zapowiadało się nic, że będzie odwołane i po prostu, wiecie, nie chciałem jechać do innego miasta, lecieć samolotem, bo na przykład festiwal w Oaxaca, która jest oddalona, część stanu Oaxaca jest oddalony o jakieś, żeby was nie skłamać, prawie, nie wiem, z 18 godzin autobusem. To jest długa droga, żeby tam jechać minimum 2 dni wcześniej. I tak jak wspominałem, tutaj wszystko się miało odbyć zgodnie z planem, a z racji, że nie odbywa się tak, jak odbyć się miało, postaramy się wam przekazać jak najwięcej informacji, tak czy siak wyjść na miasto i zobaczyć, co będzie dzisiaj grane. A więc jeżeli chodzi jeszcze o takie kwestie, jak na przykład u nas, to Dzień Zmarłych, można powiedzieć, jest takim dniem smutnym, kiedy idziecie na groby, wszyscy są, wiecie, poubierani na czarno, jest, wiecie, taka atmosfera, że tak powiem, grobowa, jest dużo wspominań takich smutnych, a tutaj jest wręcz przeciwnie, cała atmosfera tego święta jest taka, można powiedzieć, bardziej radosna, ludzie ubierają się często kolorystycznie, w zależności też pewnie z jakiego są regionu, lub można się ubrać na przykład, aj tu nie ma światła, na jeden jakiś kolor, czyli na przykład albo całe na czarno, albo na przykład całe na biało. Jeżeli chodzi o tradycje, które są powiązane z tym świętem, to jest ich kilka. Na przykład jedna jest taka, iż podczas tego dnia spożywa się czaszki zrobione z lukru, nazywane calaveras de dulce, przyprawiane są czekoladą oraz czasami tequilą. Dodatkowo pewną opcją jest to, iż spożywa się chleb, który nazywa się pan de muerte i jest to chleb zazwyczaj taki okrągły i spożywa się go podczas tego święta. I kolejną ciekawostką jest to, że są, można powiedzieć, parady, które idą w stronę cmentarzy lub po prostu wybiera się na cmentarz z rodziną i dekoruje się w różny kolorowy sposób groby, które tam, powiedzmy, mamy do udekorowania. Tak jak w Polsce stawia się, powiedzmy, znicz i ludzie są smutni z tego powodu, tak tutaj w Meksyku daje się kwiaty i jest się zazwyczaj wesołym. Czuję się głupio i dziwnie, bo jestem jedyną osobą na całej ulicy, która mam pomalowaną twarz, a przekonywali mnie, że będzie się działo, że będzie sporo ludzi na paradzie, ale jak mówię, chyba nie to miasto i cała sytuacja z odwołaną imprezą, więc wygląda to, jak wygląda. Ale kwas. To jest ten chleb, o którym wspomniałem wam wcześniej, nazywa się Pan de Muerte. No i tak się prezentuje. Bones? You can say okay, the meaning. Okay. The meaning of the pan de muerto is that these ones that are across the bones. Are bones, and here it's supposed to be like a little ball in the top that it's supposed to be the head. So the that's head. Why it's okay. a little skull across the bread. Okay, cool. So we have bones. Where is the skull? No, they are only bones, you see? Oh, the skull was eaten or something? Yeah. A więc dowiedziałem się, że impreza została odwołana podobno w każdym mieście i jest mi z tego powodu smutno. Zastanawiam się, czy faktycznie tak zostało to zrobione. Take care. Miejmy nadzieję, że i tak i nie, bo jeśli nie, to jest mi smutno, że jestem tutaj, a nie w innym mieście, a jeśli tak, to po prostu trzeba się pogodzić z tym i pojechać do Meksyku jeszcze raz, na przykład w przyszłym roku, ale o wiele więcej, można powiedzieć, takich rzeczy zostało odwołanych, na przykład karnawał w Brazylii, z tego co mi wiadomo, został odwołany i w roku 2020, i w roku 2021, co jest bardzo przykre. I teraz tak rozmawiałem tu sobie z koleżanką, że jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz z takiej bucket listy
które chciałbym zobaczyć w Meksyku, jeżeli miałbym tu przyjechać tylko i wyłącznie raz, to wybrałbym właśnie ten dzień, który jest dzisiaj i on się niestety nie odbył. Jestem w Meksyku i no i powiem wam, że jest lipa. Tak samo jakby pojechać do Brazylii i jak ktoś zapyta, co chcielibyście zobaczyć w Brazylii, to pewnie większość z was powiedziałoby, że karnawał na przykład w Rio albo nie wiem, w Salwadorze czy gdzieś indziej. I przyjeżdżacie do Meksyku i ja byłem mega podekscytowany tym, że zobaczę to na własne oczy, no, całą paradę, jak ludzie się tym bawią, jak to jest wszystko przygotowane i niestety, kurczę, nie wyszło. Jest mi, mówię, jest trochę przykro, ale chyba trzeba się po prostu z tym pogodzić, że, no, że tak się dzieje w dzisiejszych czasach i wrócić do Meksyku jeszcze raz, ale muszę powiedzieć, że miałem naprawdę sporo fanu zabawy, biorąc udział, wiecie, w takiej ceremonii malowania twarzy, takie proste rzeczy, rozmawiając trochę na temat tego, jak to się odbywa tutaj w Meksyku, rozmawiałem tu ze znajomymi, no nic, trochę przykro, ale jest okej. A więc pragnę podsumować ten dzisiejszy nieudany dzień. Czułem się dziwnie, wychodząc na ulicę sam, pomalowany w ten sposób. Moi znajomi poszli do siebie i też stwierdzili, że jednak nie wychodzą, bo chyba im się nie chce, chyba że zajdą do jakiegoś baru napić się piwka i to tyle. I tak mówię, czułem się dziwnie, spodziewałem się parady, spodziewałem się, że będzie coś fajnego. Przygotowałem się, byłem mocno podekscytowany tą całą sytuacją, wiecie, nakręciłem się na te historyjki, na opowieści, naczytałem się trochę tych informacji na temat tego, jak to powinno wyglądać. No i kurczę, człowiek ma takie lekkie, później taki lekki, ogromny w sumie niedosyt, że nie wyszło tak, jak wyjść powinno. Ale takie jest życie, nie? To nie jest jedyna rzecz, która została odwołana w tym roku. Tak jak mówiłem, w innych miastach podobno też, ale czy tak jest? Nie wiem, nie sprawdzałem newsów z innych miast w Meksyku. Ogólnie podobno w innych miastach jest gorzej. W Polsce zamknęli cmentarze, więc jest prawdopodobieństwo, że tutaj odwołali imprezę. To tyle. Przekazałem wam trochę informacji. Nie wiem, czy dostatecznie dużo. Chciałem wam, że tak powiem, umilić dzień, wieczór pokazywaniem ciekawych rzeczy, czegoś, czego my nie doświadczymy w Polsce, czegoś, co jest dla nas, można powiedzieć, nie do pomyślenia, żeby takie coś się odbywało. Impreza, która nas jest uznawana za smutną, jest w formie wesołej, no ale nie wyszło. I to tyle, nie ma już co narzekać, przedłużać. Było, minęło, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że w kolejnym roku odbędzie się ta piękna impreza i zapraszam was do Meksyku. Jeżeli macie możliwość pojechać w ten dzień, to przyjedźcie, za rok się chyba odbędzie. To tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, miło było. Na razie, do zobaczyska, siemano. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this